Przez ostatnie tygodnie bardzo dużo osób zadawało mi to samo pytanie. Czy wiem, że to Team Fortress 2 zbierze tryb rankingowy i czy będę z tego cokolwiek... będę w związku z tym cokolwiek robił? Na początku miałem odpowiedzieć, że nie, ale później się okazało, że zanim Valve będzie rozdawać te przepustki, nie miałem pojęcia, czy dostanę takową i wciąż nie wiem, czy będę mógł dostać takową przepustkę. Poza tym okazało się, że przed tym, jak te przepustki będą rozdawane, Valve będzie zapraszać wszystkich przez jakiś czas do gry, kiedy będą odbywać się testy i te testy będą miały na celu sprawdzenie pierwszych kroków, jakie będzie stawiał ten tryb rankingowy w grze. Nie wiedziałem, że taka rzecz będzie miała miejsce, myślałem, że zaczną prosto od rozdawania tych przepustek, więc nic nie mówiłem na ten temat. To jeden powód, natomiast drugi powód jest taki, że póki co nie byłem tak bardzo podekscytowany tym wszystkim. Jak dla mnie największą rzeczą, którą nie mogłem się doczekać co do tego trybu rankingowego, to świeże powietrze, jakie może wnieść w tą grę. Bo zauważcie, że tryb jaki by nie był, on zależy bardzo od wspierania całej reszty gry. Bez map, bez może niekoniecznie nowych broni, ale bez balansu broni, które mają miejsce już od dłuższego czasu. Bez tych rzeczy i bez dodawania jakichś tam nowych rzeczy, jeżeli chodzi o mapę i tryby, to ten tryb prędzej czy później zacznie się robić dosyć powtarzalny. Rozumiem, że są osoby, które jeżeli grają już tak bardziej poważnie, jakoś tak bardziej zawodowo, to spędzają na mapach poszczególnych bardzo dużo czasu, żeby poznać wszystkie sztuczki z nimi związane. To jest też związane z stawaniem się, wiecie, coraz bardziej wyszkolonym. Ale nie wierzę, że po jakimś czasie, każda osoba pewnie ma jakiś tam okres czasu, ale nie wierzę, że po jakimś czasie w końcu i taka osoba nie usiądzie i nie pomyśli sobie, co dalej? Nauczyłem się mapy, ale co dalej? Przydałoby się coś nowego, więc tak. To może być powiew świeżego powietrza i właśnie na to czekałem, ale czekałem mniej więcej ze względu na fakt, że według mnie to by pobudziło Valve do częstszego wspierania gry, jeżeli chodzi o tworzone mapy i tak dalej, i tak dalej. Spójrzcie na Man vs. Machine, to był całkowicie nowy tryb, ale z chwilą, kiedy Valve przestało do niego dodawać nowe rzeczy, to został on tak, powiedziałbym, że porzucony przez wszystkich, poza okazjonalnymi graczami, którzy do niego wracają oraz przez graczy, którzy chcą zarobić na fikcyjnych przedmiotach. Więc tak. No ale teraz okazało się, że zostaną przeprowadzone testy i załapałem się na jeden z tych testów. Tych testów było już parę, ale brakowało albo chęci, albo gry, albo po prostu czasu, żebym mógł coś takiego zrobić. No więc pomyślałem sobie, że skoro już ten temat miał być przeze mnie podniesiony przynajmniej raz przed zakończeniem sezonu, to byłby teraz odpowiedni moment. I to prawdopodobnie będzie bardzo szybki film z komentarzem dodanym później, po nagraniu gry. W sumie nie pamiętam, kiedy ostatnio zrobiłem coś takiego. Kiedy miałem ostatnią okazję zrobić film z komentarzem dodanym w postprodukcji. No ale oto jesteśmy i wydaje mi się, że właśnie tak będą wyglądały moje filmy z tego trybu, jeżeli będę je robił jeszcze w przyszłości, w co prawdopodobnie nie wątpię, wszystko zależy tylko od tego, jak sytuacja moja co do tego się rozwinie. Ponieważ wiecie, jeżeli chodzi o ten tryb, to myślę, że przydałoby się tutaj grać bardziej poważnie i bardziej się skupić na tym, co się dzieje, to będzie tryb polegający oczywiście mniej na wygłupach. A więc myślę, że to będzie idealna rzecz, która może grać w tle, podczas gdy ja będę rozmawiał na jakiś temat związany z grą, którego nie poruszyłem w zwykłych odcinkach ze zwykłych serwerów Valve, które bardziej polegają na, wiecie, wygłupianiu się, dobieraniu sobie dziwacznych zestawów broni i postaci itd., itd., czyli po prostu, mówiąc krótko, na wygłupach. Ten tryb rankingowy będzie idealną okazją na szybkie odcinki, w których omówię parę rzeczy, o które mogliście mnie pytać. Więc prawdopodobnie nie będą się zdarzać zbyt często, ale to też pewnie dlatego, że ja prawdopodobnie nie będę spędzał w tym trybie póki co zbyt dużo czasu i bardziej, jeżeli chodzi o moje filmy, to wolałbym troszkę się powygłupiać i zrobić jakiś bardziej humorystyczny film, aniżeli tylko i wyłącznie kolejną suchą grę. To by mi się bardzo szybko znudziło i myślę, że wam też. Taka jest mniej więcej idea filmów z Team Fortress 2, o której mówiłem już sporo razy. No więc w sumie miałem okazję zagrać przez kilka godzin, jeżeli chodzi o jeden test i może jakiś czas, drobny czas, jeżeli chodzi o inne testy.
Przy jednym teście tylko niestety byłem przez cały czas, więc nie mogę powiedzieć aż tak dużo, jednakże grałem już w gry przystosowane do pojedynków 6x6 i 9x9, czyli tak zwanego Highlandera, ponieważ gra była do tego przystosowana już od dłuższego czasu. Była ona przystosowana tak naprawdę od przełomu 2007-2008, jeżeli dobrze kojarzę, więc nawet dawno przed tym, jak ja zacząłem się przyglądać tej grze. No więc gra była przystosowana od dłuższego czasu, ale dopiero teraz Valve postanowiło, że to zaimplementuje. Oni o tym wiedzieli, to było już zaimplementowane w Counter-Strike'u od dłuższego czasu. Valve po prostu to przytrzymywało, dopóki nie uznali, że moment będzie odpowiedni. I myślę, że teraz, ze względu na te gry, które były przez jakiś czas nagłaśniane, Valve się na to zdecydowało. Tylko teraz okazuje się, że ta gra, o której wspominam, również została w dziwaczny sposób potraktowana przez swoich wydawców i tak naprawdę hype na nią już troszkę opadł. Ekscytacja cała już zdążyła opaść przez to, że praktycznie rzecz biorąc do pierwszej bety z wyżej wspomnianej gry zostały zaproszone tylko osoby posiadające kanały na Twitchu, na Hitboxie, ogólnie osoby streamujące oraz robiące filmy. Natomiast szersza publika nie dostała żadnych zaproszeń i wydaje mi się, że to spowodowało, że ekscytacja co do tej gry już nieco upadła, ale wydaje mi się, że to właśnie był jeden z powodów, dla którego Valve teraz zdecydowało się wyciągnąć tego asa z rękawa. Więc nie wiem, jak dla mnie obie firmy postąpiły tutaj troszkę ślamazarnie, ale to już jest inna sprawa. Obecnie jest dostępny tylko tryb 6 vs 6, który jest popularniejszy. Ogólnie rzecz biorąc, tak mi się przynajmniej wydaje, że jest to tryb, który cieszy się większym poważaniem. Ja natomiast należę do mniejszości, chyba na to by wyglądało, ponieważ ja osobiście wolę tryb Highlander, który jeszcze nie jest oficjalnie wspierany. W tryb 6x6 nie miałem okazji w ogóle zagrać tak poważnie ani razu, mimo tego, że byłem na tych serwerach 9x9. W 6 vs 6 nie grałem w ogóle, aczkolwiek widziałem sporo meczy i Nie powiem, że nie wiedziałem, o co chodzi w tych meczach i co jest najistotniejsze. I widać było, że część osób o tym nie wiedziała i wciąż grała, ale i tak w żadnym razie bym nie powiedział, że się na tym znam i powiedziałbym, że poza tym jestem kompletnym lajkonikiem. To, że przeczytałem parę rzeczy i widziałem parę rzeczy, to absolutnie nic nie znaczy. Tak więc podszedłem do tego jako, powiedzmy, nowa osoba i postanowiłem zagrać klasami, które wymagają mniejszego, bezpośredniego nakładu. Ale muszę powiedzieć, bawiłem się naprawdę dobrze. Uważam, że naprawdę przyjemnie grało się w ten tryb. Może to też dlatego, że w drużynach mogło być tylko po 6 osób i nie mogło być zbytniego rozłożenia, jeżeli chodzi o klasy. Wiecie, 3 snajperów? O nie, to się już tutaj nie zdarzy zdecydowanie. Były parki, ponieważ jeżeli chodzi o tryb 6x6, to niektóre klasy chodzą w parkach, to jest akurat często spotykana rzecz. Ale to była tylko jedna rzecz, która jak dla mnie uczyniła z tych gier tak dużo bardziej ekscytującą rzecz, jeżeli to porównujemy z serwerami Valve. Drugim natomiast aspektem był fakt, że po prostu ludzie, którzy tam grali, wiedzieli, o co biega. W większości wiedzieli, o co biega, wiedzieli, na czym ten tryb polega, wiedzieli, jak mają grać, znali mapy i zastosowywali swoją wiedzę w praktyce. Natomiast w tych serwerach Valve często mierzymy się z 3 osobami z każdej drużyny, lub czasami 2, czasami 1, które mają pojęcie, co robią, które grały od jakiegoś czasu i mają pojęcie, co robią. Reszta natomiast to są nowicjusze albo najzwyczajniej w świecie tumany, które chodzą po mapie bez celu i nie mają pojęcia w ogóle, jaki jest cel gry na tej mapie. Nie mają pojęcia pewnie, jaki jest to w ogóle tryb. Tutaj, skoro zniwelowaliśmy liczbę osób, które przebywają na serwerze
I że te osoby, które już próbowały wbić na te serwery, były doświadczone, to wszystko sprawiło, że gra po prostu była dużo bardziej ekscytująca, bo widać było, że osoby wiedzą, o co chodzi i wiedzą, jak mają grać, w przeciwieństwie do serwerów publicznych. Więc wybaczcie, ale raz jeszcze, nie umówię żadnych strategii, ponieważ czuję, że najzwyczajniej w świecie nie jestem do tego upoważniony, dopóki sam bym się z tym tak bardzo nie zapoznał. Również bardziej czekam wciąż na tryb Highlander, ale... Skoro jest dostępny teraz tylko 6x6, to temu również będę się przyglądał. Może do tego się za jakiś czas przekonam. Więc jeżeli chodzi o samą grę, niestety nie jestem w stanie powiedzieć zbyt dużo. I w sumie tak jest lepiej, ponieważ... Jak dla mnie rzecz nie polega na tym, że mamy teraz udostępniony tryb 6x6, że mamy udostępniony tryb 9x9. Dla mnie najbardziej istotny jest tryb, że mamy możliwość, żeby oficjalnie zagrać w ten tryb z szerszym gronem osób. No bo co, mam powiedzieć, że hej, jest fajnie, bo Valve teraz dodało tryb 6x6, tylko że oni tego nie zrobili. Oni to zrobili już parę lat temu, zanim ja w ogóle zacząłem grać w Team Fortress 2, oni już mieli to dodane do gry. Gra była dostosowana do tego trybu, teraz po prostu robią to oficjalnie. Więc ja mogłem zagrać w ten tryb kiedykolwiek sobie chciałem. W Highlander grałem, w 6x6 nie grałem. Ale w te tryby mogłem zagrać kiedy chciałem. Po prostu to było węższe grono osób, ponieważ to by nie było oficjalne. No i po prostu Valve nie dostosowywało bezpośrednio samej gry właśnie do tego. Te wszystkie balanse broni tak naprawdę są przyczyną tego, że Valve chce dostosować bardziej grę właśnie do tych trybów rankingowych. Więc tak, jeżeli o tym pomyślimy w ten sposób, to wychodzi na to, że ten film jednak bardziej tyczył się tego, żebym powiedział, że filmy z tego konkretnego trybu będą się pojawiać rzadziej i będą tyczyć tylko takich komentarzy na temat tego, co się dzieje właściwie w grze. Coś w stylu pierwszego filmu, który zrobiłem w tym sezonie. Natomiast cała reszta pozostanie dokładnie taka sama, ponieważ w tym trybie raczej nie będę się skupiał na takich losowych wyłupach jak normalnie. Wspomniałem wcześniej o osobach, które nie są za bardzo zaznajomione z sposobem, w jaki działa tryb 6x6. Nie mówię, żeby być jeden szablon, z którego mamy korzystać za każdym razem, kiedy gramy w ten tryb, że nie musi to przebiegać w dokładnie taki sam sposób, ale kiedy mierzysz się z drużyną, kiedy stosuje już taki szablon, no to trudno temu się przeciwstawić z drużyną, która ma klasy przystosowane do czegoś kompletnie innego. I w ten to sposób czasami widzieliśmy jakiegoś Pyro, który latał sobie z flogiscynatorem, co nie było w samym sobie w złe, po prostu ta osoba nie wiedziała, co z tym flogiscynatorem zrobić. Mieliśmy medyków ze szczepiaczami, którzy nie mogli towarzyszyć dla swoich żołnierzy, podczas gdy oni próbowali jak najszybciej dostać się na środkowy punkt. Mieliśmy snajperów wyposażonych w łowce, z których nie potrafili w ogóle strzelać. Mieliśmy również demonajtów, którzy nie potrafili nam zbytnio pomóc, jeżeli chodzi o popychanie punktów kontrolnych oraz przeciwników. No ale cóż, może to jest akurat wina faktu, że póki co wszyscy mogą się dostać na te serwery, jeżeli dochodzi już do takiego testu. Zobaczymy jeszcze, jak sytuacja by się rozwinęła w czasie, gdy nie wszyscy mieliby dostęp do tych testów. Ale nie wiem, czy będę mógł również to zobaczyć. Ale kiedy już zaznajomiony z tymi trybami i czasami również z tymi szablonami osoby wbijały na serwery, gry były naprawdę zacięte, wyrównane. Nie trwały zbyt długo, ponieważ większość klas, które były dobierane, powinny być bardzo mobilne, tacy jak skauci, żołnierze oraz demomenowie, którzy mogą latać po mapach. Wraz z medykami, którym zazwyczaj byłem ja, skutecznie mogliśmy dostawać się na środkowe punkty i później na kolejne punkty, aby jak najszybciej je przejmować. Naprawdę tutaj dynamika miała kluczowe znaczenie i dało się to zobaczyć zawsze. Innym razem natomiast gry były szybkie, ale także kończyły się bardzo szybkim wynikiem 2-0. Takie gry zazwyczaj nie trwały dłużej niż 3 minuty, ale na całe szczęście na te serwery był wtedy taki popyt, że praktycznie rzecz biorąc po pierwszym kliknięciu można było od razu wejść na serwer. No i oczywiście w momencie, kiedy wygrywamy, możemy zobaczyć ten nowy ekran podsumowujący. Gra nam daje też możliwość, aby narysować różne wzorki, żeby podziękować dla naszych kompanów za świetną grę. Nasze postacie z drużyny otrzymują oczywiście podsumowanie. Gra bierze pod uwagę wszystkie punkty, jakie zgromadziła dana postać w stosunku do reszty osób, które brały udział w tym meczu i daje im kolejną medalę za tylko lekkie, ponadprzeciętne gry daje brązowe medale, za lepsze daje srebrne i za
najlepsze możliwe statystyki w tej grze, daje oczywiście medale złote, które z kolei przyczyniają się do wzrostu postaci i do rangi danego gracza. A te rangi, jak mniemam, będą używane, żeby znajdować później bardziej zbalansowane gry. To właśnie jest przyczyną tego, że gramy z osobami, które nie mają pojęcia, co się dzieje, i osobami, które grały już to przez jakiś czas i mają po prostu pierwszą rangę, ponieważ te testy dopiero się zaczęły. Więc gdy już to wyjdzie na poważnie, to spodziewam się, że rangi nieco bardziej to zbalansują. I to jest tak naprawdę jedyna rzecz, co do której mógłbym zamienić jeszcze więcej słów. Bo to jest tak naprawdę prawdziwie najnowsza kwestia, jaką wprowadza ten tryb. To właśnie rangi, które mają nieco zbalansować wyszukiwanie tych gier. Ponieważ sam fakt, że będę mógł zagrać w te dwa tryby, może będzie jeszcze więcej trybów, ale zobaczymy, to nie robi żadnej różnicy, ponieważ ja to mogłem zrobić już od jakiegoś czasu. Więc jeżeli miałbym to raz jeszcze podsumować, to powiedziałbym, że bardziej ekscytuje mnie następstwo wprowadzenia tego trybu, aniżeli sam tryb i same gry, jakie mogą się w nim toczyć. Może to być również taki kącik, w którym będziemy mogli zawitać, jeżeli będziemy chcieli poszukać takiej bardziej poważnej gry niż serwery publiczne, ale żeby to zrobić, i tak będziemy musieli wyrównać sobie rangę, ponieważ jeżeli będziemy stali za długo w jednej randze, to prawdopodobnie te mniej doświadczone osoby nas dogonią. Ale o tym również ciężko będzie porozmawiać w momencie, kiedy póki co wszystko opiera się na tych czasowych, kilkugodzinnych testach, które zdarzają się co jakiś czas. Okej, jest jeszcze jedna zasadnicza rzecz, o której chciałbym wspomnieć, ponieważ w dzisiejszym dniu, w sensie w dniu, kiedy montuję i wrzucam ten filmik na YouTube, w tym dniu odbył się kolejny test, w którym wziąłem udział i troszkę się pozmieniało, co zwróciło moją uwagę na problem, którego nie poruszyłem do tej pory w tym filmiku, a jest to bardzo, bardzo denerwująca rzecz. Chodzi mniej więcej o system karania graczy, którzy opuszczają przedwcześnie, opuszczają tą grę przedwcześnie. Lub raczej brak karania ze strony Valve. Z tego co zauważyłem, to mniej więcej wygląda teraz tak. Jeżeli mecz się jeszcze nie rozpoczął, jeżeli gracz opuści grę, to koniec. Mecz się kończy, możemy iść do domu, bla bla bla, nic. Co jest bez sensu, co jest całkowicie bez sensu, co jest głupie, zważywszy na to, że wystarczy znaleźć brakującą osobę. Więc to już jest jak dla mnie rzecz zdecydowanie do naprawy. Ale nie to jest tutaj najgorszym szabem. Najgorszym szabem jest sytuacja, w którym bodajże minimum dwie osoby opuszczą grę. W takim momencie, znaczy może po prostu jedna osoba opuścić grę i tak pojawia się ten sam komunikat, ale przy dwóch osobach dzieje się coś jeszcze, o czym zaraz wspomnę. Jeżeli jedna osoba natomiast opuści turniej w trakcie już gry, kiedy się dana rozgrywka rozpocznie, to wtedy wyskakuje komunikat, że reszta może bezpiecznie opuścić serwer, oni nie dostaną żadnej kary, ponieważ drużyny są i tak już zdestabilizowane i w związku z tym mogą sobie opuścić spokojnie grę i z tego korzysta jedna czy dwie następne osoby, więc to się robi niczym efekt kuli śnieżnej, że coraz więcej osób opuszcza grę. A często to wcale nie oznacza, że drużyny są nie są tak zbalansowane już, wiecie, że nie da się kompletnie grać. Jak do tej pory natrafiłem na tylko jedną taką sytuację na prawie 20 meczy. No cóż, ale jedna osoba opuszcza grę, zostaje wprawdzie ukarana, zostaje przenoszona do niższego priorytetu wyszukiwania, trochę jak w przypadku misji eksperckich w Man vs. Machine i misji ogólnie na Manup. To, czy ta kara jest wystarczająco surowa, czy też nie, to też jest kwestia sporna, ale nie to jest tutaj póki co najistotniejsze. Najistotniejszy jest fakt, że poza tą jedną pierwszą osobą, praktycznie nikt później nie zostaje za to ukarany. A jeżeli więcej niż jedna osoba opuści później grę, to ten efekt kuli śnieżnej się powiększa, ponieważ w przypadku, kiedy dwie lub więcej osób opuszczą grę, wtedy pozostałe osoby, nawet po zakończeniu normalnie meczu, kiedy rozgrywka się zakończy dwoma zwycięstwami czyjejś strony, to w tym wypadku nikt nie otrzymuje medali na koniec, a jako że nikt nie otrzymuje medali na koniec, nikt nie otrzymuje punktu doświadczenia. A jeżeli nikt nie otrzymuje punktu doświadczenia, to ranga nikomu nie wzrośnie. Biorąc pod uwagę zachowanie graczy w tym wypadku, to potrafi być dosyć denerwujące, ponieważ jak wspomniałem, cały efekt kuli śnieżnej zaczyna się w momencie, kiedy pierwsza osoba opuści grę, ponieważ to daje wolną rękę dla reszty osób, aby opuściły grę. I chwili, kiedy druga osoba opuści grę, albo trzecia już później,
to ten efekt tylko zaczyna się przyspieszać, ponieważ, cóż, widocznie jestem znowu w mniejszości, ponieważ ja tam osobiście przychodzę tylko sobie pograć, a nie wbijać sobie rangę, ale widocznie dużo osób, dla dużej ilości osób zależy na tej randze i kiedy widzi, że już za tę rozgrywkę nic nie dostanie, to po prostu serwer niemalże pustoszeje i po prostu gra się kończy tak czy siak. I przypominam raz jeszcze, osoba, która dostanie karę, jedyna osoba, która dostanie za to karę, to jest osoba, która jako pierwsza opuściła serwer. To, czy pod względem wzrostu rankingu ta gra była dla mnie przydatna, czy też nie, mnie nie bardzo interesuje. Mnie bardziej interesuje sam fakt, żeby móc sobie fajnie pograć. Ale kiedy serwer pustoszeje w połowie gry, to troszkę ciężko do tego dokonać, racja? Więc nie wiem, ten cały system karania graczy jest dla mnie póki co bardzo mizerny i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będą podjęte jakieś kroki, żeby to naprawić. No ale cóż, zobaczymy. No cóż, więc wygląda na to, że to moje wszystkie przemyślenia, jeżeli chodzi o tryb rankingowy. Wiem, że dzisiaj nieco krócej, ale tak naprawdę to się dopiero zaczyna i będziemy musieli czekać cierpliwie na rozwój sytuacji, więc przy następnej okazji, prawdopodobnie również przy trybie rankingowym, będę o nim rozmawiał. Natomiast w następnych odcinkach normalnie powrócimy do trybu zwykłego, do serwerów Valve, do serwerów publicznych. Tak więc, dziękuję za wysłuchanie, trzymajcie się, zapraszam również do zapoznania się z tym trybem i na razie, pa pa!